Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwu przekazać trochę informacji na temat takiego projektu, który zrealizowaliśmy, sam projekt oczywiście, zrealizowaliśmy na AGH, a dotyczy on możliwości podniesienia, czy też zabezpieczenia, specyficznego zabezpieczenia mastaby odkrytej przez profesora Ciałowicza i doktora Marka Chłodnickiego z zespołem oczywiście dużym w dolinie, w delcie Nilu. Sprawa jest tego typu, że okazało się, że ta mastaba postawiona jest już na istniejących starszych osadach archeologicznych. No, szacuje się, że grubość tych osadów pod mastabą jest, może być nawet do 1,5 metra miejscami, i postawienie mastaby na warstwach archeologicznych te warstwy archeologiczne zabezpieczało, to znaczy nikt się do nich po prostu wcześniej przed nami nie próbował dobrać. Stąd też mogą być tam rzeczy bardzo interesujące. Zwłaszcza, że prawdopodobnie też jest jakaś niewielka ilość grobów pod tą mastabą, no i te groby są nietknięte od ponad 5000 lat. Także przejdźmy do samego stanowiska Tel el Farha. Jak mówię, zostały te badania wykonane dzięki uprzejmości pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, którzy są szefami tutaj w tym miejscu, szefami badań. To jest mastaba odkryta właśnie przez archeologów. Jak widać, tu murów jest, a murów, mury na murach, bo tutaj jest na przykład co najmniej 3 mury są z różnych cegieł zrobione. W środku jest jeszcze jedno taki wieniec z murów z cegły suszonej, no i tutaj prawdopodobnie była pochowana ta osoba, na pewno dosyć ważna w ówczesnym społeczeństwie, te 5000 lat temu. No i ta mastaba została odkryta, rozpoznana. Nie mogliśmy przez długi okres czasu domyśleć się, z której strony było wejście do tego grobowca. No i oczywiście ono było z zewnątrz tak zamaskowane, że nie można było się w żaden sposób domyśleć, z której strony weszli ówcześni ludzie do tej mastaby, do tego grobowca i pochowali tego zmarłego, który tutaj leżał przed 5000 lat, już był pochowany. Oprócz górniczych rozważań dotyczących badań pod mastabą, bo jak mówię, tutaj pod tą konstrukcją jest jeszcze 1,20 m, a może nawet 1,50 m warstw archeologicznych, bo robiliśmy wiercenia, rozpoznania, no i tak to wygląda. I one są nietknięte, tutaj są jeszcze przybudówki do tej mastaby, ale nie chcę wchodzić na poletko archeologów, bo to jest ich działka. Myśmy jeszcze zrobili tutaj badania wielkości cegieł i badania mineralogiczne cegieł, także mastaba jest zbadana kompleksowo. No i szukaliśmy tego wejścia do tego grobu. Oczywiście z zewnątrz nie sposób, tak to wszystko poobstawiane, że nie ma mowy. Natomiast okazało się, że od wewnątrz mastaby na jednym z murów widać wyraźnie ślad wejścia, który został zamurowany, to wejście zostało. No a ponieważ nikt nie przypuszczał, że będzie ktoś oglądał ten grobowiec od środka, więc tego nie zamaskowali, tylko po prostu zamurowali. Znaleźliśmy wejście, którego śladu na tamtej części muru, bo tutaj jest mur otaczający tą mastabę, czy budujący tą mastabę, z drugiej strony śladu nie ma. Tak to sprytnie zostało, że tak powiem, zabezpieczone. No nie będę też mówił o tym, co znaleziono w mastabie. W innym miejscu znaleźliśmy tego typu
ślad na ścianach wewnętrznych tego grobowca, też zamurowany cegłami, że tak powiem, zupełnie z innej parafii. W ogóle to wszystko jakoś tak w skos jest zabudowane. No być może było to wejście rabusiów, rabunkowe, no bo grób oczywiście został wyrabowany, wszystko co w nim było zostało wyniesione, jakieś drobne rzeczy tam archeolodzy znaleźli. Także te wejścia, jedno to pierwotne i drugie prawdopodobnie rabunkowe, zostały odkryte na murach od strony wewnętrznej mastaby. A tutaj są badania wielkości cegieł w poszczególnych murach, w poszczególnych miejscach tej mastaby, bo te miejsca zostały ponumerowane. No i patrzmy na cegły jasne, które jak widać no, różniły się wymiarami dość znacznie, bo od powiedzmy 17 do 32 cm, jeśli chodzi o długość. Również szerokość tych cegieł suszonych była dość zróżnicowana, niby trzymały się tak około 15 cm, no ale niektóre klocki były dużo większe, a inne jakieś takie malutkie, prawda? To szczególnie w miejscach, gdzie tam luki powstawały, to wpasowywano cegły mniejsze. Cegły ciemne, bo cegły robiono z różnego surowca. Niby był to cały czas silt nilowy, ale te pierwsze jasne to są cegły piaszczyste z dużą zawartością domieszką piasku kwarcowego, a te ciemne to są takie, które wykonano głównie z siltu nilowego bez domieszek. No i tutaj widać też, że niby trzyma się to mniej więcej długość około 30 cm, no ale też tak, każda cegła w zasadzie prawie, że jest inna. Więc nie wiadomo, jakie te formy były, czy było kilka form na cegieł, w których tą glinkę siltową, nilową tam pakowano, potem wyciągano z tej formy. No i te cegły miały dość różną długość, szerokość, barwę i tak dalej. Widać, że generalnie tu jest z innego odsłonięcia długość cegieł jasnych z kolei też widać, że to bardzo się różniło. I jeszcze popatrzmy na szerokość cegieł jasnych w innym odsłonięciu. I wracając, wróćmy teraz do pierwszej fotografii pokazującej właśnie te kolejne mury tej mastaby, prawda? Wydaje się, że najstarsze były te najbardziej wewnętrzne. I tutaj jest dość duża domieszka cegieł jasnych, takich piaszczystych właśnie, ale też widać, że wtryniano tutaj miejscami, wkładano cegły ciemne. Tu jest taka jak gdyby licówka zachowana. Potem jest, na tym jest następny mur, który wyraźnie jest z innej cegły, z ciemnej i on tutaj sobie biegnie dookoła. A potem jeszcze na tym wszystkim jeszcze nałożono jeden mur. To jest dość duża grubość, to jest około 2 metrów grubości są te ściany. Więc na pewno był tu pochowany ktoś bardzo ważny, no bo biedacy byli chowani w małych dołkach, niewykończonych zbyt starannie i tak dalej. To musiała być jakaś ważna osoba, którą zabezpieczano przed złodziejami właśnie budując takie mury. Przejdźmy dalej teraz do tej całej zabawy naszej. Tu są jeszcze raz te wymiary cegieł. I cegły, te fragmenty cegieł suszonych zostały wzięte pod mikroskop, zostały wykonane szlify mikroskopowe do badań w świetle spolaryzowanym. No i widać, że te cegły to są bardzo różne, niby że suszone, ale jednak bardzo zróżnicowane. Cegła lewa to jest cegła barwy szarej, bardzo drobnoziarnista, minerałami głównymi z grupy minerałów wilastych jest smektyt tutaj, przesączona miejscami wtórnymi minerałami, przede wszystkim węglanami, ale też i siarczanami czasem.
No i zawartość minerałów ciemnych, jakieś siaczki, takie małe konkrecyjki pirytowe. No i cegły brązowe, czyli takie ciemne dosyć, a w odcieniu brązowym, no to tak to materiał wygląda, zupełnie inny. Jest tutaj oczywiście sporo minerałów ilastych, ale sporo jest też właśnie domieszka jest kwarcu. Ten materiał nie jest dobrze rozmieszany za bardzo, takie kluski się trafiają materiału tego typu powiedzmy. No i widać, że w poszczególnych okresach czasu, czy inaczej, poszczególne mury są zbudowane wszystkie z cegieł suszonych, ale z cegieł bardzo różnych. Więc widać, że prawdopodobnie w różnych okresach budowy tej mastaby no, używano różnego materiału branego z różnych miejsc. To jest do dalszej opowieści, no ale nie w tym wypadku, bo chodzi cały czas o zabezpieczenie tej mastaby. Tutaj mamy mastabę z budynkami otaczającymi. No i łącznie z kolegami z Wydziału Górniczego AGH żeśmy myśleli o tym, jak ewentualnie dobrać się do tych warstw. Bo tutaj jest mastaba w przekroju, ściana mastaby z cegieł suszonych. Jak się dobrać do tego, co jest pod tą mastabą, bo tutaj no, mogą być rzeczy niezwykle interesujące, przede wszystkim z pewnością nieruszone. To jest jeden przekrój, to jest drugi przekrój mastaby, więc koledzy górnicy, bo ja tutaj doradzałem tylko w pewnym sensie, natomiast oni byli projektantami całej tej zabawy, głównie Andrzej Lasoń. Ale i Tadziu Mikoś, i Janusz Chmura, to wszystko górnicy rasowi tak zwani, zabezpieczali część Krakowa podziemnego i długie bajki, z dużą praktyką ludzie. No więc zostało to tak wymyślone, żeby całą tą mastabę no nie tyle podnosić, co zostawić na miejscu, i pod nią prowadzić prace archeologiczne i inne, wybierając materiał i podbudowując mastabę tak, żeby można było to, co pod nią jest, usunąć i wziąć do badań. Więc to nie jest tak, że mastabę podniesiemy do góry i podstawimy słupki i będzie to stało, a my sobie tam będziemy robili badania pod spodem. To zostało wymyślone w ten sposób, że w miarę eksploracji, czyli przesuwania się tam pod tą mastabą, będą dostawiane kolejne kolumny i tutaj te kolumny zostały policzone, jakie to mają być stopnice 120 mm i tak dalej. Zostanie tutaj użyta blacha o grubości 10 mm, czyli 1 cm stalowa, która to wszystko spokojnie wytrzyma. No, koledzy mają takie praktyki w potężnych kopalniach, nie taka mastaba dla nich, to jest mały pikuś, prawda? No ale wszystko zostało przeliczone i zaprojektowane. No i mniej więcej taki projekt byłby ewentualnie do realizacji w przyszłości, jeżeli w ogóle dojdzie do tego, że zaczniemy te warstwy pod mastabą, pod tym starym, prastarym grobowcem, wydobywać, brać materiał do dalszych badań. Tutaj jest opisany ten projekt, jak mniej więcej go należy realizować, jakie będą kolejne fazy eksploracji i podbudowywania tej mastaby, żeby móc tam wszystko pod nią wybrać i oczywiście na końcu tą mastabę trzeba będzie podsypać, podbudować, żeby to się nie pokrzywiło. Ta płyta stalowa o grubości 1 cm będzie gwarantowała to, że ta piramida, ta mastaba się nie pokrzywi, nie rozleci i tak dalej. Zresztą proponowane są prace wstępne, że tak powiem,
przygotowujące do całej tej operacji, gdzie między innymi proponuje się natrysk cienkowarstwowy środkami chemicznymi, specjalnymi, krzemionkowymi, żeby wzmocnić mastabę przed podbudowywaniem. No również w ogóle ją trzeba wzmocnić, bo tam oczywiście jest strefa przy Morzu Śródziemnym, kiedy czasem leje i to dość ostro. No i ponieważ to są, mastaba jest cegły suszonej, więc te deszcze tam to wszystko niszczą. Więc nawet jeżeli nie będzie podbudowywana mastaba, to należałoby te mury fantastyczne, niezwykle stare i świetnie zachowane, jak na warunki egipskie, trzeba by było to zabezpieczyć. Ja nie będę tego czytał, proszę sobie z łaski swojej przeczytać to, co Państwo tutaj widzicie. Zostawię chwilkę czasu. No to już są techniczne, że tak powiem, postępowania, co użyć, jak użyć, gdzie podkopywać i tak dalej. Oczywiście w przypadku, gdyby doszło do realizacji tego projektu, to zostanie wszystko dużo bardziej uszczegółowione, zostaną spisane etapy badań. Tu mamy jeszcze końcówkę. Wybraną przestrzeń pod murami mastaby należy po zakończeniu eksploatacji wypełnić betonem lub podobnym wytrzymałym materiałem. Dlatego, że pod spodem jest blisko lustro wody pod mastabą i tam po prostu jest takie błotko, które może zacząć powodować, że po tych pracach tam to zacznie wszystko się krzywić. Ta stalowa płyta zabezpiecza, ale podbudować to wszystko by trzeba było, żeby zostało w stanie nienaruszonym, bo jest to zabytek najwyższej klasy światowej jednak. Się tak łatwo opowiada, ale to jest tak zwany numerus magnus, czyli wielki numer archeologiczny, odkrycie tej mastaby. Także chciałbym jeszcze raz podziękować właścicielom wykopalisk, czyli prowadzącym wykopaliska, panu profesorowi Ciałowiczowi, doktorowi Markowi Chłodnickiemu, za możliwość sprowadzenia górników, żeby to oglądnęli wszystko, no i stworzyli taki wstępny projekt, co z tą mastabą dalej robić. A tam pod mastabą mogą być różne ciekawe rzeczy. Także dziękuję za posłuchanie i zapraszam na następny wykładzik. Do miłego zobaczenia. Dziękuję za uwagę.